Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie premierze. Witam serdecznie. Kto będzie polskim kandydatem na stanowisko komisarza Unii Europejskiej? Czy Jadwiga Emilewicz w dalszym ciągu jest brana pod uwagę? Wszystko będzie zależało przede wszystkim od teki, którą obejmie polski komisarz, w zależności od tego, za jaki obszar wspólnej polityki europejskiej będzie odpowiadał Polak czy Polka. Do tego obszaru będziemy dobierać kandydaturę. Jadwiga Emilewicz jest osobą wybitnie kompetentną, natomiast no, nie jest tajemnicą, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest wiceprezesem mojej partii Porozumienia i to oczywiście zmniejsza jej szanse, dlatego że jest rzeczą oczywistą, że w naszym obozie rządowym partią numer jeden jest Prawo i Sprawiedliwość i zapewne to ono będzie chciało wskazać kandydata ze swoich szeregów. Na pan ma jakieś przecieki? Panie dyrektorze, no, kilka nazwisk wchodzi w grę i tutaj nie jest to żadną tajemnicą, bo te nazwiska są jakoś w obiegu medialnym, ale dzisiaj przesądzanie czegokolwiek byłoby zdecydowanie przedwczesne. Polak w ekipie Ursuli von der Leyen będzie miał zadanie specjalne, przekonać Brukselę do zmian ustrojowych, jakie Prawo i Sprawiedliwość szykuje w razie wygrania wyborów. To fragment komentarza w Rzeczpospolitej. Czy tak jest istotnie? Nie wiem, o jakich zmianach ustrojowych pisze ten dziennikarz. Aby wprowadzać zmiany ustrojowe, trzeba zmieniać konstytucję. No jeżeli po wyborach na przykład Prawo i Sprawiedliwość będzie mógł samodzielnie sformułować rząd i będzie miał większość konstytucyjną, to może zmieniać Niektóre sondaże pokazują, że możemy mieć samodzielną większość. O to walczymy. Natomiast żaden sondaż nie wskazuje, żebyśmy mogli nawet zbliżyć się do większości konstytucyjnej. My zabiegamy w Komisji Europejskiej o jedną z tych gospodarczych, o takie teki jak energia, jak rolnictwo, jak kwestie związane z wolnym handlem, co dla polskich przedsiębiorców ma ogromne znaczenie. Natomiast żadnych zmian ustrojowych nie planujemy. Jakiś czas temu mówił pan, największym zagrożeniem dla nas jesteśmy my sami, czyli nasze potencjalne błędy, nasze, czyli rządzących Zjednoczonej Prawicy. Musimy dobrze rządzić przez najbliższe 3 miesiące do wyborów. Dobrze rządzić, czyli jak? Dobrze, czyli unikać błędów, czyli realizować kolejne zobowiązania, tak jak w ubiegłym tygodniu zrealizowaliśmy już ostatnie z tych dużych zobowiązań społecznych, mianowicie wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. No i przede wszystkim musimy unikać pychy, musimy unikać przekonania, że wybory wygraną mamy już w kieszeni. To naprawdę tak nie jest. Do ostatniego dnia kampanii będzie toczyć się wyrównana rywalizacja. Wszyscy działacze partii współtworzących obóz Zjednoczonej Prawicy, wszyscy nasi sympatycy muszą być maksymalnie zmobilizowani. Czy to, co wydarzyło się w Białymstoku, może być takim zagrożeniem dla rządzących? No ja nie widzę tam żadnego błędu po stronie rządzących. Wydaje mi się, że policja zareagowała bardzo właściwie. To, że doszło do ekscesów chuligańskich, jest rzeczą karygodną i takie kary na sprawców przemocy spadają. Dzisiejsza Gazeta Polska codziennie pisze tak, że policja, organizacje prozarządowe oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmowali prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, że podczas Marszu Równości może dojść do zamieszek i włodarz miasta wydał zgodę na kilka zgromadzeń w tym samym miejscu, w czasie jednak organizowanych przez skrajnie odmienne środowiska, i eksperci od spraw bezpieczeństwa oceniają, że takie działanie było zaplanowaną prowokacją. Czy pan się zgadza z takim punktem widzenia? Nie wiem, czy była to zaplanowana prowokacja. Na pewno nie było to roztropne. Wszyscy włodarze polskich miast, zwłaszcza takich miast jak Białystok, gdzie wiadomo, że silne są środowiska związane z jednym z klubów piłkarskich, mają świadomość, że wydając zgodę na takie wydarzenia jak Marsz Równości oraz towarzyszące im kontrmanifestacje, no muszą się liczyć z tym, że towarzyszyć temu będą także jakieś akty wzajemnej wrogości. Nie oceniam działań pana prezydenta Truskolaskiego. My jako przedstawiciele rządu jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie prawa do legalnego manifestowania poglądów, nawet jeżeli są to poglądy, jak w przypadku ideologii LGBT, całkowicie nam obce. W niedzielę w Białymstoku odbędzie się protest przeciwko przemocy organizowany przez lewicę. Demonstracja będzie jak najbardziej legalna. Natomiast czy roztropna?
No, to jest moim zdaniem też przykład podsycania niepotrzebnie napięć zbyt ostrych sporów. Takie kwestie jak definicja rodziny, definicja małżeństwa, one są oczywiście bardzo ważne, bo one dotykają kluczowych wartości moralnych. Lepiej, żebyśmy my, politycy, trzymali się od takich kwestii z daleka. Uważam, że działania środowisk lewicowych są, mówiąc wprost, cynicznym wykorzystywaniem tego dylematu moralnego. Czyli rozumiem, że z uznaniem przyjmuje pan decyzję i Platformy Obywatelskiej, i Nowoczesnej, i Kukiz 15, i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Te ugrupowania podjęły decyzję właśnie, że nie wezmą udziału w tym niedzielnym proteście. Tak, traktuję to jako przejaw roztropności politycznej i pewnej odpowiedzialności, naszej współodpowiedzialności za unikanie zbyt gwałtownych konfliktów. Spory w polityce są rzeczą nieuchronną, na tym polega demokracja. Ważne jest, żebyśmy nie przekraczali w tych sporach pewnej granicy, która powoduje, że czasami my Polacy patrzymy na siebie nie jak na jeden naród, tylko jak na dwa wrogie plemiona. Dzisiejszych gości pytam o słowa profesora Andrzeja Żońcy, głównego ekonomisty Platformy Obywatelskiej. Chodzi o 500+. Jego zdaniem 500+ nie powinno być z automatu wypłacane w tych rodzinach, w których porzuca się pracę. I taka polityka jest zgubna dla tych rodzin i głęboko niesprawiedliwa wobec pozostałych, które ciężko pracują na wydatki państwa. Co pan na to? Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie oraz Solidarna Polska, program 500+ będzie obejmował wszystkie rodziny. Osobna sprawa to jest pytanie o to, jak aktywizować zawodowo tych, którzy są dzisiaj poza rynkiem pracy. Platforma Obywatelska, czy niektórzy politycy, czy doradcy Platformy Obywatelskiej proponują właśnie modyfikacje. Na razie te modyfikacje w moim przekonaniu zdradzają jedno, zdradzają wyraźną niechęć polityków lewicowo-liberalnych do tego programu, dlatego że on jest pierwszym po 1989 roku skutecznym mechanizmem wspierania polskich rodzin. Rodzina dla nas, dla obozu Zjednoczonej Prawicy jest wartością podstawową. No, niestety nasi oponenci, zwłaszcza ci z lewej strony, do rodziny odnoszą się z dużą nieufnością. W wyborach parlamentarnych będzie pan startował z ostatniego miejsca z Krakowa. Norbert Maliszewski, politolog, napisał tak na Twitterze: najprawdopodobniej Jarosław Gowin sam się zdecydował nie mieć jedynki, gdyż potrafi liczyć. Jeśli Porozumienie ma dwie jedynki, to on wolał swoją oddać, gdyż dostanie się z każdego miejsca, a tak ma więcej szabel. Czy to jest poprawna kalkulacja? Nie ukrywam, że to jest poprawna kalkulacja. Rzeczywiście Porozumienie wśród liderów Zjednoczonej Prawicy będzie miało dwie bardzo wybitne postaci. O jednej już wspominaliśmy, pani minister Jadwiga Emilewicz. Druga postać jest równie wybitna, ze wspaniałym dorobkiem życiowym, zawodowym. To jest pan profesor Wojciech Maksymowicz, nie tylko były minister zdrowia, ale także wybitny naukowiec, a przede wszystkim wspaniały lekarz, twórca kliniki Budzik w Olsztynie. Ja wystartuję z ostatniego miejsca. Wybrałem sobie to ostatnie miejsce tym chętniej, że listę otwierać będzie inna postać bardzo nietuzinkowa, czyli pani poseł Małgorzata Wasser. Pośpieszył się pan wczoraj z komentarzem dotyczącym zarobków prezesa Narodowego Banku Polskiego? Bardzo się cieszę, że dzisiaj okazało się, że mój komentarz był pośpieszny. Rzeczywiście wczoraj media przez cały dzień huczały o tej rzekomej premii. No, w dosyć rażącej wysokości 500 000 złotych. Bardzo się cieszę, że okazało się, że to było kłamstwo. No pan stanowczo wtedy stwierdził wczoraj wieczorem, że to jest niezgodne ze standardami Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby taką premię przyznawał sobie ktoś z urzędników państwowych, to sam sobie, rzeczywiście byłoby to niezgodne ze standardami. Jak się okazało, media przekłamały sytuację. Ponad 59 tysięcy złotych miesięcznie zarabia prezes Narodowego Banku Polskiego. Z punktu widzenia przeciętnych zarobków Polaków to jest oczywiście kwota bardzo wysoka. Z punktu widzenia zarobków w sektorze bankowym to są raczej dolne stany średnich zarobków. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.